Także tutaj, proszę Państwa, mamy taki kabaret z Anglo-Ameryki, Białystok, Szpilka. Oni po całym świecie jeżdżą. Są wszędobylscy i tam rzeczywiście ludzie są długowieczni. A tutaj nie masz dziadka, nie masz babci. 40 lat ludzie żyją szybko. Odchłodzona kończyna. Upamiętnić Marię Kaczyńską przez umieszczenie tablicy pamiątkowej. 10 lat temu 12 osób zginęło na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w wyniku tzw. białego szkwału. Wiatr wiał z prędkością 130 km na godzinę, a fale sięgały 3 metrów. Wywróciło się ponad 40 łodzi. Z wody udało się wyciągnąć 87 osób. Mateusz Pawelecz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przyznaje, że ludzie wypoczywający nad jeziorami stali się od tego czasu bardziej ostrożni. Głównie tutaj chodzi o używanie swoich indywidualnych środków ratunkowych, czyli kamizelek ratunkowych, które zawsze muszą być na jachtach, na kajakach, na innych sprzętach wodnych. I faktycznie zaczęli żeglarze i inni po prostu je ubierać w takich sytuacjach, kiedy jest po prostu niebezpiecznie. I to już jest pierwszy objaw tego, że faktycznie idziemy do przodu i ludzie używają po prostu tych środków ratunkowych, co bardzo cieszy. 6 lat temu wzdłuż szlaku Wielkich Jezior Mazurskich uruchomiono system ostrzegania żeglarzy przed nagłą zmianą pogody. Do 17 masztów emitujących pulsujące światło widoczne z kilku kilometrów. Częstotliwość impulsów świetlnych rośnie, gdy pogoda się pogarsza. Ratownicy przypominają też, że na wodzie działa numer alarmowy 601-100-100. Powstaje film dokumentalny o duchownym żołnierzy wyklętych, księdzu Władysławie Gurgaczu. Dziś zdjęcia odbywały się w dawnym więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, gdzie po II wojnie światowej przetrzymywani byli żołnierze antykomunistycznego podziemia. Ksiądz Gurgacz po II wojnie światowej związał się w Krynicy z oddziałem zbrojnym antykomunistycznej Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. W lipcu 1949 roku został aresztowany przez UB, a następnie w procesie pokazowym przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie na wniosek prokuratora wojskowego Henryka Gięzy skazany na karę śmierci. Reżyser filmu Dariusz Walusiak wyjaśnia, że w dawnym więzieniu odtwarzane są popularyzowane sceny związane z ostatnim etapem życia duchownego. Kręcimy sceny związane z księdzem, jak już on jest w łapach komunistycznych, a także takie sceny, które budują tą narrację i opowieść. Tu chodzi bardziej o ożywienie dokumentów, które ubecy tworzyli. Oczywiście w tych scenach też staramy się oddziaływać na emocje. Myślę, że podziała nam widza, że usłyszy cukot butów ubeckich, szczęk zamków. To wszystko buduje nastrój. W rolę duchownego wcielił się Wojciech Trela. Aktor podkreśla, że postać i postawa księdza Gurgacza jest fascynująca. Dziękujemy serdecznie jako rodacy Radia Maryja, jak to staram się czynić często na naszej antenie, dlatego że to, że jesteśmy słyszalni, że czytamy do Państwa, to jest w dużej mierze właśnie zasługa tych, którzy pozwalają, by radio istniało, są to redakcje, są to osoby, które nie tylko słuchają radia, ale także biorą za istnienie Radia Maryja współodpowiedzialność. Bardzo dziękujemy. Strzelany 14 września 1949 roku w więzieniu przymocy Montelukich w Krakowie. Duchowny został zrehabilitowany w 1992 roku. Dokumentalny o tragicznych losach księdza Gurgacza będzie miał premierę w listopadzie. W Warszawie odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę zdobycia budynku Paski przez powstańców warszawskich. 20 sierpnia 1945 roku 150 powstańców zajmujących stronę zdobyło budynek Strzeżą i Jadwiga Błaszczyk. Dziękujemy serdecznie Państwu i wszystkim wspierającym Radio Maryja. To jedna z najchwalniejszych kart w polskiej historii, w dziejach zmagań polskiego oręża w latach Powstania Warszawskiego. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. No, to najwyższy, jeden z najwyższych punktów wówczas Warszawy. Atak na Pastę rozpoczął się już w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Został zwieńczony triumfem 20 sierpnia. Pasta znalazła się w rękach Polski, dzięki czemu możliwe było skuteczniejsze prowadzenie walk z Niemcami. No to było wielkie wydarzenie, dlatego to trudno powiedzieć wydarzenie. To była akcja, która trwała od 1 do 20 prawie 3 tygodnie. Nazywam się Stanisław Brzosko. W powstaniu byłem dowódcą drugiej kompanii batalionu. Musiałem wspomnieć, że się nagromadziło mnóstwo, bo zdarzeń tutaj było dużo.
sporo poległych było, a ten ostateczny, no, najważniejsze to była ulga, bo zrobił się tego, że już mamy pastylkowy. Budynek Pasty pozostał w rękach powstańców aż do ogłoszenia kapitulacji. A teraz czas na informacje sportowe. W studiu jest Filip Jastrzębski z Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zagłębie Lubin wygrało z Wisłą Kraków 3-0 w meczu kończącym szóstą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Bramki dla miedziowych zdobyli Jarosław Jach, Jakub Świerczuk i Adam Buksa. Zagłębie jest liderem tabeli po 6 kolejkach. Filip Broniszewski zdobył brązowy medal w turnieju szpadzistów podczas letniej uniwersjady w Tajpej. W półfinale Polak przegrał z Rosjaninem Siergiejem Bidą 5-15. Bardzo chciałem zdobyć złoty medal, ale nie starczyło mi się. Przeciwnik był troszeczkę za mocny w półfinale, ale też nie jestem teraz w szczytowej formie, bo odpoczywałem po mistrzostwach świata, który nie był udany. Głowa odpoczęła, no i wystarczyło dzisiaj na brązowy medal, więc jest po prostu super. Nie mogę sobie tego lepiej wymarzyć. To trzeci medal dla Polski w tegorocznej uniwersjadzie. Pozostałe również wywalczyły szpadzistki. Złoto Aleksandra Zamachowska, a srebro Kamila Pytka. Niewiele zabrakło dziś polskim pływakom. Annie Dowgierdt i Konradowi Czerniakowi oboje zajęli piąte miejsca na 50 metrów stylem motylkowym. Medalu nie zdobyli także polscy łucznicy. Najwyżej sklasyfikowana Maria Szkolna, rywalizująca w łukach bloczkowych, dotarła do ćwierćfinału. W łukach klasycznych Sylwia Zezańska i Joanna Rząsa odpadły w 1/8 finału. Na tym samym etapie wyeliminowany został Kacper Sierakowski. W rywalizacji mixtów Zezańska i Sierakowski ponieśli porażkę w ćwierćfinale. Polscy koszykarze wrócili z Hamburga, gdzie od piątku do niedzieli rozgrywany był turniej towarzyski w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy. W Niemczech biało-czerwoni pokonali gospodarzy i Rosjan oraz przegrali z wicemistrzami olimpijskimi Serbami. Przed kadrą Mike'a Taylora jeszcze ostatni turniej w Legionowie. Łukasz Koszarek, jeden z bardziej doświadczonych zawodników reprezentacji, ma nadzieję na dobry wynik w Mistrzostwach Europy. Myślę, że ćwierćfinał by nas na pewno zadowolił. Stać nas na pewno na dobrą grę, wyrównaną na zwycięstwo. Myślę, że na to kibice czekają, żeby zwycięstwa były. Mam nadzieję, że zaczniemy od wyjścia z grupy i na tym nie skończymy. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 31 sierpnia. Mecze będą rozgrywane w Finlandii, Izraelu, Rumunii oraz Turcji. Polacy zagrają w grupie A w Helsinkach z drużynami Słowenii, Islandii, Finlandii, Francji oraz Grecji. Żadnemu z reprezentantów Polski nie udało się zakwalifikować do ćwierćfinałów w pierwszym dniu Mistrzostw Świata w zapasach, które odbywają się w Paryżu. W 1/8 finału odpadli Dawid Klimek i Tadeusz Michalik, a swoje pierwsze walki przegrali Grzegorz Wankę i Radosław Krzewicki. Jest 21.30, trwa podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Przypomnijmy najważniejsze informacje. Katalońska policja zastrzeliła mężczyznę, który odpowiada rysopisowi poszukiwanego od czwartku terrorysty Younesa Abu Jakuba, kierowcy furgonetki, który w czwartek wjechał w tłum w centrum Barcelony. Do akcji służb ścigania doszło w miejscowości Subirac, 45 km na południowy wschód od Barcelony. W usuwanie szkód po nawałnicach na Pomorzu włączyli się kolejni żołnierze, m.in. ze Szczecina. W przypadku konieczności kolejnego wsparcia organów władzy samorządowej na wniosek wojewody, siły zbrojne są w gotowości do wydzielenia kolejnych sił i środków, powiedział podpułkownik Marek Magowski, pełniący obowiązki szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda ocenił, że Komitet Obrony Demokracji dopuszcza się bezczelnej prowokacji. Kot na 31 sierpnia zgłosił w gdańskim ratuszu całodobowe zgromadzenie na placu Solidarności, gdzie zamierza zorganizować uroczystości 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Zaprosił na nie Solidarność. Zdaniem Piotra Dudy Kotowi zależy na zakłócaniu uroczystości. Podsumowanie dnia. Rozpoczynamy część publicystyczną podsumowania dnia w Polskim Radiu 24. Komitet Obrony Demokracji zgłosił w gdańskim ratuszu na 31 sierpnia całodobowe zgromadzenie na placu Solidarności, gdzie zamierza zorganizować uroczystość 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Zaprosił na nie Solidarność. Przy naszym telefonie Maciej Hutkiewicz z tygodnika Solidarność. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Jak pan ocenia działanie KOD-u? No, trudno ocenić to inaczej jako bardzo niepoważne, a trwa to jednocześnie groźną prowokację. Groźna prowokacja, prowokacja do czego? No prowokacja do konfrontacji. Tutaj w zasadzie można to na to spojrzeć na dwóch poziomach. Po pierwsze to jest poziom takiej bezpośredniej prowokacji, chęci takiej uderzenia w Solidarność. Jest prawicowy ruch związkowy, najsilniejszą organizację w Polsce tego typu, a z drugiej strony toczy się tutaj walka o zawłaszczenie
tego, co zostało po sierpniu 80 roku, czyli toczy się walka o polską tożsamość i o tym, jaki tak naprawdę stoi historia. Jak Solidarność powinna się zachować, odpowiedzieć na zaproszenie Komitetu Obrony Demokracji? Trudne pytanie. Proszę zwrócić uwagę, że główne obchody 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych odbywają się w Lublinie. Tam będzie prezydent Andrzej Duda, tam będzie przywództwo Solidarności. Natomiast Gdańsk jest takie miejsce absolutnie szczególne. 37. rocznica podpisania porozumień sierpniowych to jest taki moment, kiedy w zasadzie powinno się to odbywać w Radomiu. Plac przy bramie numer 2 w Stoczni Gdańskiej to jest takie miejsce, gdzie składa się kwiaty, gdzie pan się zniczył i modli się do zmarłych w tym miejscu stoczniowców, a nie prowokuje się swoimi działaniami, swoim zachowaniem do jakiegoś kryzysu. Nie chciałbym, żeby tam doszło do takiej sytuacji, że będzie jakiś bójt czy czegoś takiego. Natomiast Komitet Obrony Demokracji wydaje mi się, że zmierza w takim kierunku, żeby sprowokować Solidarność. Potem musi powiedzieć, patrzcie, co się dzieje. A czy kot jest w ogóle uprawnione do organizowania uroczystości rocznicy porozumień sierpniowych? To jest to podstawowe chyba pytanie, ale odkładając na bok prowokację. Że jesteś matką. Oczywiście, rzeczywiście, na to pani redaktor zwraca uwagę. Czy kot jest uprawniony? Moim zdaniem nie jest uprawniony. Pojawiają się te takie głosy, które mówią, że kot pozbawiony własnej historii, własnych ideałów, własnych wartości, stara się sięgnąć po te wartości dla wielu osób najważniejsze, a niektórzy mówią, że nawet te wartości i te ideały ukraść. 31 sierpnia w Gdańsku, tak wygląda ten harmonogram. O 17 zostanie odprawiona msza w Bazylice Świętej Brygidy, po której uczestnicy jak co roku przejdą na Plac Solidarności pod bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie delegacje, w tym Solidarności, złożą kwiaty. KOT o 19 organizuje na Placu Solidarności wiec, na który mają przybyć m.in. Lech Wałęsa, pierwszy przewodniczący Solidarności, Władysław Frasyniuk, były działacz opozycji demokratycznej i związku. Jaki pan przewiduje scenariusz tego dnia wydarzeń? Proszę zwrócić uwagę, ja pewnie powinienem takich słów używać, ale wydaje mi się, że organizowanie tego w ten sposób z tymi konkretnymi ludźmi jest ze strony Komitetu Obrony Demokracji ponure. Dlaczego? Dlatego, że robienie tego o tej godzinie sprawia, że ludzie, którzy wyjdą akurat z Kościoła Świętej Brygidy, mówię o członkach Solidarności i osobach zaangażowanych w ruch związkowy wtedy czy teraz, dojdą na Plac Solidarności akurat właśnie w momencie, kiedy rozpocznie się wiec z udziałem Lecha Wałęsy czy z udziałem pana Frasyniuka. I teraz oczywiście pojawiają się głosy, które mówią o tym, że jest pierwsza Solidarność, czy druga Solidarność, czy ta pierwsza Solidarność to właśnie jest Wałęsa i Frasyniuk. Tylko kto tak naprawdę pilnuje dzisiaj ideał Solidarności? Kto pamięta o 21 postulatach roku 80? Proszę zwrócić uwagę, że Władysław Frasyniuk to jest człowiek, który publicznie chwalił się tym, że wyrzucał z pracy własnych pracowników do maszynę transportową i publicznie chwalił się tym, że tych ludzi z pracy wyrzucał, kazał im iść na samozatrudnienie, aby wyrzucać z etatu. No to o kimś takim można powiedzieć, że to jest człowiek, który ma w sercu ideały Solidarności, nie wydaje mi się. Tak samo Lech Wałęsa. Człowiek, który oczywiście ma kartę solidarnościową piękną, pomijając związki jego NSZP i rzeczy, o których się dzisiaj mówi dosyć powszechnie, to jednocześnie oczywiście on jest pierwszym przewodniczącym Solidarności. Solidarności nigdy nie chciałem mu tego odebrać. Ale z drugiej strony pamiętam też Lecha Wałęsę ze czasów rządu Platformy Obywatelskiej, który nawoływał do pałowania związkowców, protestujących przeciw temu, co robi rząd. Czy przewodniczący Solidarności może nawoływać do pałowania związkowców? Moim zdaniem jest absolutnie niepoważne, niedopuszczalne. Zapraszanie akurat tych osób na to, żeby skonfrontować się ze związkowcami oraz pojedynkami z Kościoła, moim zdaniem, jest absolutnie dążeniem do konfrontacji. To może skończyć się bardzo źle. Jak w takim razie powinna zachować się teraz Solidarność? Czy jeżeli jest tak podejrzenie, że uczestnicy KOT-u mogą zakłócać uroczystości Solidarności, czy powinno się poprosić policję o dodatkowe wsparcie? Ja mam nadzieję, szczerze mówiąc, do tej konfrontacji w ogóle nie dojdzie i pokładam pewną nadzieję w działaniach wojewody pomorskiego, który może doprowadzić do sytuacji, w której KOT w ogóle nie zostanie zgody na manifestowanie w tym miejscu, w tym dniu i o tej godzinie. Solidarność, która jest właścicielem stacji BHP, która znajduje się bardzo blisko tego miejsca, bramy numer 2, zwróciła się już do wojewody, zwróciła się do prezydenta Adamowicza, do prezydenta Gdańska, z prośbą o
pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji. Przypomnijmy, że prezydent Adamowicz, który chcąc, nie chcąc, to przypuszczam, że bardziej chcąc, sprzyja Kozowi, jednocześnie jest współorganizatorem obchodów ze strony Solidarności, więc jest w takiej podwójnej roli. Właśnie, może tutaj jest rola w tym momencie prezydenta Gdańska w tej sprawie. Owszem, to po pierwsze. Po drugie jest też wojewoda, który dzięki uprawnieniom związanym z ustawą o zgromadzeniach publicznych może nie dopuścić do tego zgromadzenia w tym miejscu. I oczywiście, o ile będzie on natychmiast oskarżany o działanie polityczne, sprzyjaniu Solidarności itd., itd., to gdyby do tego doprowadził, że manifestacja COVID nie mogłaby się odbyć, myślę, że sytuacja jednocześnie by się uspokoiła. Natomiast jeżeli nie uda się tego zrobić, rzeczywiście KOD będzie miał swoje manifestacje, czyli tego 1 sierpnia w godzinach popołudniowych i wieczornych przy bramie numer 2 na placu Solidarności w Gdańsku, to osobiście, a znam ludzi Solidarności od 10 lat, zajmuję się tym także naukowo, są bardzo wielu związkowców, podziałów związkowych aż do góry, są to ludzie, którzy trudem utrzymują emocje na wodę. Bardzo niestety łatwo wyobrazić sobie sytuację, kiedy prowokacja przerodzi się w coś, co może mieć bardzo negatywne konsekwencje, kiedy dojdzie naprawdę do nie chcę tu mówić zamieszek, ale do sytuacji bardzo trudnej, więc mam nadzieję, że czegoś takiego nie będzie i że ewentualnie policja właściwie służby porządkowe staną na wysokości zadania, a Komitet Obrony Demokracji, nawet jeżeli będzie manifestował w tym miejscu, powstrzyma się od bezpośrednich prowokacji, to może się to naprawdę bardzo źle skończyć. Pan mówi, przewodniczący Solidarności Piotr Duda mówi, że ta manifestacja, organizowanie uroczystości przez KOD to prowokacja. Jaki jest cel tej prowokacji ze strony KOD-u? No, myślę, że cel jest co najmniej kilka tak naprawdę celów, przepraszam, jest co najmniej kilka. Pierwszy jest taki, żeby próbować przekonać Polaków, że dzisiejsza Solidarność to nie jest ta Solidarność, która działała w roku 80, a tak naprawdę ci wszyscy związani z lewicowo-liberalnym ruchem w stylu Platformy Obywatelskiej, nie wiem, dzisiejszej Nowoczesnej czy poprzedniej Unii Wolności, to są prawdziwi ludzie, którzy walczyli nam wolność, a ci wszyscy robotnicy, którzy dzisiaj w różnych zakładach pracy gdzieś tam próbują walczyć, to tak naprawdę nic nie znaczący szeregowy, może nawet konfidencja, albo coś takiego, jak ostatnio próbował sugerować chyba lider KOD-u nowy. To jest ten jeden poziom, czyli walka o ideały sierpnia i przekonanie Polaków o to, kto tak naprawdę doprowadzi do tego, że w 1989 roku odzyskaliśmy wolność. Z drugiej strony chodzi też oczywiście o skompromitowanie bardzo poważnego ruchu prawicowego i też jednocześnie wydaje mi się podbicie trochę KOD-u w takim powszechnym odbiorze. Znaczy, jeżeli jakaś organizacja jest nie tak duża i nie tak silna, a próbuje być coraz głośniejsza, no to najłatwiej to zrobić jest atakując kogoś dużego i prowokując go do jakichś tam zachowań. Wtedy KOD będzie mógł się skarżyć i chodzić naokoło, że został zaczepiony albo w jakiś sposób spadła na niego agresja ze strony Solidarności i nikt nie będzie patrzył na to, jaka była tego przyczyna. I myślę, że z bardzo podobnym zachowaniem mamy do czynienia w przypadku sytuacji, na przykład jeżeli chodzi o miesięcznicę smoleńskie obchodzone 10 lutego miesiąca. Bardzo miło. Ludzie związani z KOD-em czy z liberalną polityką w Polsce próbują blokować te manifestacje, legalne zresztą. Natomiast kiedy policja z tego nielegalnego blokowania legalnych manifestacji wynosi bądź próbuje jakoś odciągać, to oni wtedy krzyczą, że tutaj totalitarna i panistowska, kaczyńcowska konflikta próbuje coś z nimi robić w ten sposób. Opinia publiczna i w Polsce i za granicą musi sobie nadać. Biedni ludzie są wyroszeni przez tą złą policję, która przecież tam Bogu ducha inne tak naprawdę. A przypomnijmy jednocześnie, że to za czasów policja była tak naprawdę agresywna. Ja sam pracując w tygodniku Solidarność, uczestnicząc w manifestacjach ze strony członków Solidarności, chociażby stoczniowców nawet w Warszawie w roku 2009, pamiętam, to była moja pierwsza taka duża manifestacja, dostałem gwiazdem od policji, tylko dlatego zostałem razem z stronem stoczniowców, którzy domagali się tego, żeby nie zamykać firmy, żeby to mogło dalej funkcjonować. Podział społeczeństwa jest widoczny praktycznie przy okazji każdej uroczystości. Czy tak już musi być, bo w tym tle zapomina się o właśnie tych ważnych wydarzeniach, takich ważnych jak podpisanie porozumień sierpniowych? No myślę, że to tego rodzaju podziały są pewną ideą demokracji, bardzo oczywiście różnie różnimy się. Nie ma to innego, wydaje mi się, że fajnie by było gdzieś te wszystkie zapisane, które było wydarzone. Też nie o to chodzi zupełnie, natomiast
Centrala na obchody 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych odbędą się 31 sierpnia w Lublinie. Dlaczego tam? No, 35. rocznica wydarzeń lublińskich, które odbyły się 2 lata później. Trudna prowokacja, która doprowadziła do masakry w postaci do śmierci kilku osób. Ten nasz strach upamiętnił te wydarzenia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem Polskiego Radia 24 był Maciej Chutkiewicz z tygodnika Solidarność. Dziękuję bardzo. A teraz zmieniamy temat. Korea Południowa i Stany Zjednoczone rozpoczęły dziś wspólne manewry wojskowe na Półwyspie Koreańskim. Władze Pjongjangu ostrzegają, że to dolewanie oliwy do ognia wobec napiętej sytuacji w regionie. Korea Południowa odpiera zarzuty, twierdząc, że ćwiczenia odbywają się co roku i mają defensywny charakter. Przy naszym telefonie dr Maciej Milczanowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Jak wyglądają takie manewry? To są ćwiczenia połączonych wojsk różnych państw, bo tam nie tylko Korea Południowa i Stany, ale także Wielka Brytania, Australia, Kanada i jeszcze kilka innych państw wydziela swoje siły. No i oczywiście ćwiczy się różne warianty. Szczególnie pewnie nie ma co obijać bawełnę, że głównym za głównego przeciwnika uznaje się Koreę Północną. W tym aspekcie, jeżeli ćwiczenia wyznaczają przeciwnika właśnie w postaci Korei Północnej, to Korea Północna może propagandowo wykorzystywać tego typu ćwiczenia, mówiąc, że ćwiczy się wojnę z nią, prawda? No, a potem jest kwestia tylko zmiany tej retoryki z obronnej na ofensywną. No i mamy właśnie prowokację, która jest zwykle wymierzona właśnie w takie działania. Możemy to zestawić także z ćwiczeniami, które niedługo będą miały miejsce na Białorusi Zapad 2017. No i my też odbieramy takie ćwiczenia na wschodzie jako wymierzone w nas, dlatego że w tych ćwiczeniach także my jesteśmy stawiani jako przeciwnik Rosji, Białorusi, do tego jeszcze w zestawieniu z NATO, więc takie informacje no, służą różnym celom. O ile my obawiamy się Rosji no, ze względów historyczno-politycznych i każdej sytuacji, jaka dzisiaj ma miejsce, no i mamy przykłady przecież uderzenia Rosji do ataków na Gruzję czy Ukrainę, o tyle dla Korei Północnej to jest cała gra, czy element w ogóle takiej polityki wewnętrznej, dlatego że sytuacja wewnętrzna w Korei Północnej jest bardzo skomplikowane. Jest to państwo właściwie upadłe, jeżeli chodzi o gospodarkę i społeczeństwo. Utrzymuje się na filarze służb siłowych, mundurowych, szczególnie wojska, ale także z wywiadu. I teraz, żeby taka władza mogła się utrzymywać przy tak fatalnym stanie gospodarki, to trzeba ciągłego takiego wzmagania tego jakiejś takiej aktywności wewnętrznej. I nic bardziej nie wymaga takiej aktywności właśnie wspólny, wielki, potężny wróg, który chce nas zniszczyć. Więc tego typu ćwiczenia są właśnie pokazywane w sposób propagandowy jako zagrożenie dla Korei Północnej, która odgrażała się, że zareaguje na te ćwiczenia. Właśnie Korea Północna zagroziła wczoraj bezlitosnym uderzeniem w odpowiedzi na manewry wojsk USA i Korei Południowej. Pjongjang nazwał je ryzykowskim zachowaniem, które może spowodować wojnę nuklearną. Czy to są tylko słowa, tak jak pan mówi, czy może być realna Korei Północnej? To są słowa, dlatego że te ćwiczenia faktycznie odbywają się co rok, na dodatek jeszcze Amerykanie zmniejszyli swój udział. Właśnie to trzeba też zaznaczyć, że Pentagon poinformował, że w tym roku w manewrach chociaż uczestniczy mniejszy kontyngent sił USA niż zazwyczaj. 25 tysięcy do 17,5 tysiąca, więc to jest, wydaje mi się, jednak sygnał, chociaż generał Mattis podkreślał, że to nie jest jakby w odpowiedzi na tam wezwania Korei Północnej, czy nie jest w ogóle jakiejś tam reakcji na działania Korei Północnej. No, ale wydaje się, że to może być właśnie jakiś sygnał dla Korei Północnej, że żeby to udowodnić i pokazać wszystkim poza tą Koreą, że to są ćwiczenia defensywne, a to, że reżim w Korei będzie i tak wykorzystywał propagandowo i tutaj ciągle pochukiwał takimi jakimiś tam działaniami wojennymi, to oczywiste jest oczywiste i jest to nieodłączny element dzisiaj tego takiego kuriozalnego bardzo reżimu, który
jakiś tam sprzęt się znajdzie, ale też nikt za darmo broni nie daje, więc jeżeli Korea nie jest w stanie jakoś płacić, no to oto jest to dla nich zawsze kłopot. Natomiast Korea dzisiaj no, musi się martwić o to, żeby jedzenie dla żołnierzy kupić. Kilka lat temu był taki problem, że zabrakło jedzenia dla żołnierzy, co dopiero dla ludzi. A więc to jest problem dla tego reżimu, że tym braknie jakby środków na to, żeby wojsku zapewnić status, to wtedy rzeczywiście może dojść tam do jakiegoś silnego tąpnięcia, więc Amerykanie tutaj mają też różne możliwości oddziaływania na Koreę Północną i wydaje mi się, że dzisiaj ja bardzo ufam generałowi Mattisowi, którego udało mi się kiedyś poznać osobiście i wydaje mi się, że to jest człowiek, który na pewno buduje strategię na taką okoliczność, na takiego przeciwnika i wydaje mi się, że gdzieś tam w tej strategii te ćwiczenia i ta eskalacja, którą dopiero co mieliśmy, odgrywały jakąś rolę i że jakiś plan na to będzie. Teraz Amerykanie się przekierowują na Afganistan, a tutaj dzisiaj w nocy ma być ważne przemówienie dla Trumpa, nowy plan dla Afganistanu, ale ta Korea Północna, widzimy, te ćwiczenia się odbędą i na pewno będzie tam ćwiczona reakcja właśnie na atak rakietowy. W ostatnim czasie zarówno sekretarz stanu USA Rex Tillerson, jak i szef Pentagonu Dean Mattis powiedzieli, że Waszyngton nie wyklucza opcji militarnej jako sposobu rozwiązania kryzysu wywołanego przez prowokację Pjongjangu. Tillerson podkreślił jednak, że USA preferują pokojową presję dyplomatyczną, która miałaby skłonić Koreę Północną do zrezygnowania z programu nuklearnego. Jaki może być scenariusz działań na Półwyspie Koreańskim? Czy ten kryzys uda się rozwiązać pokojowo? Ja mam wrażenie, że ten kryzys już troszeczkę słabnie, że to już nie jest ta największa eskalacja, że ona miała miejsce kilka dni temu, kiedy rzeczywiście te pogróżki do postrągu były bardzo duże i wtedy prezydent Trump z kilkoma tweetami tak wywoływał większą burzę niż może strategicy amerykańscy by chcieli. Natomiast teraz ponownie napięcie rośnie w związku z tymi manewrami. Ale to w związku z manewrami, tak. Natomiast jeżeli są manewry, no to reakcja Korei Północnej jest oczywista. Wtedy wydaje mi się było bardziej niebezpiecznie, dlatego że Korea Północna testowała pociski balistyczne i to jest bezpośrednie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, dla ich posiadłości, dla ich sojuszników. I taki test nigdy nie do końca nie wiadomo, jaki jest jego cel, jakie będą skutki i do końca co jeszcze jest testowane, dlatego wydaje mi się, to było większe zagrożenie niż manewry, które Koreańczycy doskonale wiedzieli, że będą i jakby stało. Ale są przygotowywane od kilku miesięcy. Oczywiście ja i Koreańczycy doskonale o tym wiedzą, tym bardziej, że Amerykanie przyznali, które zarówno południowo, jak i północno nie chcieliśmy o tym informację. To jest część gry, która odbywa się od wielu lat i te eskalacje były normą, natomiast to rzeczywiście, co było parę dni temu, wydawało mi się przez moment, że trochę wymyka się z tego takiego rutynowego właśnie eskalowania po to, żeby coś tam uzyskać od Amerykanów. Natomiast chyba kończy się tak jak się kończyło zawsze, czyli eskalacja i właśnie jakieś tam negocjacje, które zwykle to jest tak, że no, to my odpuścimy z następnymi testami, ale dajcie nam jedzenie. W takim bardzo skrótowym, jakby w takiej wersji można to tak przedstawić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem Polskiego Radia 24 był dr Maciej Michczanowski z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Bardzo dziękuję za rozmowę. A my spoglądamy teraz w internet. W studiu Polskiego Radia 24 jest Marcin Królik. Dobry wieczór Państwu. Od dzisiaj rzadko kiedy mogę śmiało powiedzieć, że przegląd ma tonację słodko-gorzką. Z jednej strony bowiem sprawy trudne i smutne, no z drugiej patriotyczne peleryna Jarosława Kaczyńskiego. Nieuchronny wysyp związanej z tym internetowej twórczości. No cóż, samo życie. Dziś rano wiele portali, powołując się na informacje Rzeczpospolitej, napisało o nowych informacjach w sprawie wypadku posła Rafała Wójcikowskiego. Donoszono o pojawieniu się nowego świadka, a także o tym, że pojazd miał mieć uszkodzony przewód hamulcowy. Podgrzało to na nowo nie tylko sieciową dyskusję o prawdziwych przyczynach śmierci posła Kukiz15, jednak szyki poszukiwaczom sensacji nieco, by tak kolokwialnie rzec, pokrzyżowała Niezależna, która ustaliła, że publikacja rzeczy zaskoczyła nawet samych prokuratorów, czego efektem była reakcja Prokuratury Krajowej, na której stronach pojawił się specjalny komunikat. Czytamy w nim m.in., że zarówno opinia biegłych wydana w marcu, jak i pogłębiona opinia
zdarzenia. W sposób jednoznaczny i kategoryczny wskazują, że przedwypadkowy stan pojazdu nie miał żadnego związku z samym wypadkiem. Wątpliwości choćby w komentarzach pod tekstem niezależnej czy na twitterowym profilu portalu Kontrowersja.net to nie ucięło, no ale jako niezmotoryzowany wolę tutaj zachować daleko idącą wstrzemięźliwość. Internet odnotował też wypowiedź ministra Jarosława Gowina dla Rady Kraków, że politycy zachodnioeuropejscy w prywatnych rozmowach mówią, iż to Polska od początku miała rację w sprawie polityki migracyjnej. Internauci żałują jedynie, że przynajmniej na razie nie przekłada się to szerzej na deklaracje publiczne. Sieć bardzo natomiast poruszyła informacja o śmierci 7-letniego Australijczyka Juliana Cadmana, który był poszukiwany po masakrze w Barcelonie, ale wczoraj wieczorem BBC niestety potwierdziło najgorsze podejrzenia. Julian jest 15. ofiarą Younesa Abu Yaqooba i jego współpracowników. Po Twitterze krąży zdjęcie chłopca, a część komentatorów zwraca uwagę, że tak jak proislamska europejska lewica rzucona w twarz zdjęciem martwego syryjskiego chłopca na tureckiej plaży, oskarżając nas o nieczułość wobec losu uchodźców, tak też my powinniśmy odpłacać jej właśnie tym zdjęciem, które jest, jak to ujął Łukasz Adam, symbolem barbarzyństwa islamonarzystów i wojny, jaką powiedzieli o naszej cywilizacji. A teraz portal Prezmania to poseł Józef spisze o... przedrukowanego w jego osobistej witryny. Poniedziałkowe wieczory rozmawiamy o tym, co dzieje się w
Tak, odpowiadamy na kluczowe pytanie. Jak żyć razem z zaproszonymi do studia psychologami, socjologami, specjalistami i innymi, gdzie wsłuchujemy się w głos samych siebie. Słowem, szybko o tym, jak funkcjonujemy w świecie. Radio 24. Franz Timmermans pisał, że unijne traktaty mówią o wymogu niezależności sądownictwa. Teraz służby prasowe polskiej dyplomacji informują, że ta odpowiedź komisarza nie usunęła wszystkich wątpliwości. Dlatego strona polska zwróciła się ponownie do komisji o ustosunkowanie się do pominiętych przez nią kwestii. Biuro prasowe MSZ zwraca uwagę w oświadczeniu wysłanym polskiemu radiu, że pozostająca na wysokim stopniu ogólności odpowiedź komisji nie
odnosiła się m.in. do prośby strony polskiej o wskazanie konkretnych aktów prawnych Unii, w oparciu o które komisja ocenia wprowadzaną w Polsce reformę sądownictwa. Komisja oficjalnie korespondencji między ministrem a komisarzem na razie nie komentuje. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. W informacjach dnia wracamy do kraju i sprawdzamy sytuację na terenach dotkniętych nawałnicami. Szkolne wyprawki, sprzęt gospodarstwa domowego i pomoc w wynajęciu wozów kempingowych. Między innymi tak samorząd województwa chce wspierać rodziny z Kujaw i Pomorza, które ucierpiały w wyniku kataklizmu. Lokalni politycy będą także negocjować z firmą Enea na temat odbudowy infrastruktury energetycznej. W ramach regionalnego programu operacyjnego na ich przebudowę i modernizację mamy 13 milionów euro, szacuje marszałek województwa Piotr Całbecki. Ona uległa bardzo znacznemu zniszczeniu, ale nawet to, co przetrwało, wymaga pilnych remontów, wymiany, więc te pieniądze chcielibyśmy przeznaczyć tam, gdzie rzeczywiście ta infrastruktura jest nadwyrężona, słaba i wymaga pilnej zmiany. Bez prądu w województwie pomorskim pozostaje wciąż około 2000 odbiorców. Jego dostawy ustały w efekcie zniszczenia sieci energetycznej przez nawałnice, jakie przeszły nad regionem w ubiegły weekend. Zaraz po przejściu nawałnicy, w kulminacyjnym momencie, energii elektrycznej nie miało około 130 tysięcy gospodarstw domowych, firm i instytucji na terenie województwa pomorskiego. Powstaje film dokumentalny o duchownym żołnierzy wyklętych, księdzu Władysławie Burgaczu. Dziś zdjęcia odbywały się w dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie po II wojnie światowej przetrzymywani byli żołnierze antykomunistycznego podziemia. Ksiądz Burgacz po II wojnie światowej związał się w Krynicy z oddziałem zbrojnym antykomunistycznej Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. W lipcu 1949 roku został aresztowany przez UB, a następnie w procesie pokazowym przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie na wniosek prokuratora wojskowego skazany na karę śmierci. Film dokumentalny o tragicznych losach księdza Burgacza będzie miał premierę w listopadzie. Czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Nad ranem gdzieniegdzie rozpogodzenia, miejscami zanikający przelotny deszcz. Na wschodnim wybrzeżu i na północnym wschodzie początkowo możliwe też burze. Temperatura minimalna od 8 do 12 stopni, na wybrzeżu od 12 do 14. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym zachodzie początkowo rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na północy, wschodzie i w centrum, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 22 przy mikrofonie Maria Furdyna. W tej godzinie na naszej antenie Kultura. Ostatnio ukazuje się coraz więcej książek analizujących ludzką duchowość, czy jej brak poprzez dusze rzeczy, tych codziennego użytku i specjalnego przeznaczenia. Czy można scharakteryzować człowieka na podstawie tego, czym się otacza, jak urządza sobie miejsce do pracy? Na te i inne pytania będzie szukała odpowiedzi Monika Małkowska w audycji Kwadratura Kultury. To już za kilka minut, a teraz czas na felieton w studiu Cezary Krzysztofa. Nazywam siebie czasem wielokrotnie zgwałconym liberałem. Jest to określenie o tyle adekwatne, że z jednej strony opisuje moje zamiłowanie do pewnego rodzaju ergonomii działania państwa, a z drugiej obrzydzenie wywołane kolejnymi rozczarowaniami wszystkim, co ten liberalizm na sztandarach wniosł. Czy to światopoglądowym, dzięki któremu dowiedziałem się, że paradowanie z gołym tyłem, z zatkniętym piórkiem jest prawem człowieka, a uczestnictwo w procesie Bożego ciała czymś wstydliwym wstecznym. Czy to gospodarcze, z którego sztandarów zawsze wyłaziła albo postkomuna, jak w przypadku Sojuszu Środowiska Unii Wolności z Kwaśniewskim, albo zwykłe złodziejstwa, jak w przypadku Platformy Obywatelskiej. Obok tych rozczarowań, tak zwany liberalizm, czego by za tym pojęciem nie rozumieć, obrzuciły mi różne przypadki bałamutnej argumentacji, takie jak stwierdzenie, że ekonomia to nauka ścisła, czy że każda prywatyzacja jest dobra na wszystkich. Podobnie postrzegam argumentację przeciwko ograniczeniu handlu w niedzielę. Czołowymi publicystami, którzy zajmują się zwalczaniem pomysłu ograniczenia handlu w niedzielę, są Rafał Ziemkiewicz i Łukasz Warzecha. Skądinąd Rafała Ziemkiewicza uważam za najlepszego polskiego felietonisty. Ale kiedy rzuca po raz kolejny, że to głupi pomysł, albo że ma zaszkodzić PiS, to już mnie trochę trafia szlak. Bo nie wiem dlaczego mówi, albo miałby zaszkodzić. Zresztą mniejsza o nich. Tak naprawdę chciałbym się odnieść do argumentów pozostających w powszechnym użyciu.
A więc po pierwsze, używanie słów zakaz handlu w niedzielę jest manipulacją, ponieważ nie ma mowy o zakazie, tylko ograniczaniu. Po drugie, argument o tym, że skoro nie możemy dać wolnej niedzieli wszystkim, bo przecież nie damy im na przykład wszystkim policjantom, to nie wolno na niej dawać nikomu. Skoro tak, to żeby było sprawiedliwie, wszyscy powinniśmy w niedzielę pracować. A Rafał Ziemkiewicz, pisarz nie sobotnik, ale niedzielnik. Po trzecie, że ograniczenie handlu w niedzielę ma spowodować jakieś gigantyczne straty. Być może jakieś poniosą hipermarkety, ale tak tego nie brak. A całkiem podobnej argumentacji używano przed obłożeniem podatkami banków i hipermarketów. Też miały się stać straszne rzeczy. Hipermarkety uratowała przed podatkami nasza kochana komisarz Winkowska, ale banki płacą. Co? To już się zdecydowało. Po czwarte, ma to spowodować wzrost. Akurat to jest podaj najwyższej historii po 1980. Już spokojnie. Jeśli hipermarkety wezmą przeciwko temu prawo swoich pracowników w charakterze zapłatników, to znajdzie się praca w pójdzie. A jeśli zyskają na to mniejsze sklepy, to po lepiej. Najbardziej jednak jest główny argument o tym, że ograniczenie handlu w niedzielę miało otóż prawo prawa do spędzania tam, którego to prawa ze względu na ustawę przewagę tylko do przyboru kolonów, nie są w stanie zrealizować nawet na Thank you.
pewno. Radio jako takie wyzwanie nawet cywilizacyjne. Kiedyś była taka wystawa, znaczy kiedyś, to było dokładnie na początku 2000 lat, no kilka ich było, cała seria, Rzeczypospolite. I to była wystawa w Muzeum Narodowym, która no właśnie była, miała być zaczynem tego, o czym mówisz, czyli Muzeum PRL-u. Była też taka wystawa Szare w kolorze. Mniej więcej też dotyczyła PRL-u, ale akurat okresu Gomułkowskiego. To już był taki wyjęty czas. Natomiast pani Olga, no rzeczywiście to jest fascynujące, bo no, ja świetnie pamiętam końcówkę lat 80. i początek 90. Pamiętam swoją aktywność, nie wiem jak to nazwać właściwie, jako charakteryzatorki, jako stylistki, bo pomagałam stylizować fotografom zdjęcia do płyt. A pani właśnie wspominała o nieprawdopodobnych zupełnie, no nie wiem, czy to kiczowate, czy właśnie piękne okładki do płyt, czy też do kaset. Nawet. Tak, ja bardzo lubiłam akurat te kasetowe okładki Samoróbki, które z reguły one tak, autorzy tych okładek, oni lekce sobie ważyli bardzo prawa autorskie, jak wszyscy wówczas, dlatego że jeżeli chodzi o kino i o muzykę, to jakby cudze dzieła pożyczano sobie bez większych ceregieli, natomiast te okładki, one faktycznie, one były efektem jakiejś zupełnie takiej amatorskiej fantazji i prawdopodobnie były też podpatrzone na wydawnictwach zagranicznych. Trafiało do Polski bardzo dużo takiego szrotu muzycznego z Niemiec wtedy. Były takie, taka no, kultura połowy lat 80. właśnie to w ona mówi 80. tak po amatorsku, to po co taką durną słuchać? 80. Tajemnicze zniknięcia hongkońskich księgarzy, którzy mieli odwagę publikować książki krytyczne. Po co nam słuchać? Jeśli będzie powstał Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze. No, jestem naprawdę szczęśliwy, że nie tylko, żeby używać właściwego słowa szczęśliwy, ale chcę powiedzieć, że już od wielu godzin przeżywam niesłychaną historię, dlatego że jeszcze dzisiaj rozmawiałem w kraju. Obrotowe radio. Nie były do końca świadome, że sanktuarium w Zakopanem to jest wotum dziękczynne za uratowanie Jana Pawła II i chcę od razu dodać coś, co powinno wstrząsnąć wiadomością i opinią w ojczyźnie i w kraju. To nie jest mój cel, ale chcę dać to świadectwo. Chodzi mianowicie o to, że kiedy wracałem z Kaliari do Sassari, bo tam czekali na mnie skomunione liberacjone, którzy przychodzili do nas w Krakowie jako
jako, znaczy, hospici. Panie Krzysztofie, przepraszam, że wejdę w słowo. Prosilibyśmy niezmiernie pana o przejście już do konkluzji. Już przechodzę, kochani. Usłyszcie jeden głos, którego jeszcze w kraju my nie znamy. Znalazłem się w Sassari, w mieszkaniu, w którym opowiedziano mi przy obiedzie, że Crociti, ten właśnie chirurg, który operował Jana Pawła II, w którego rękach były losy świata i właśnie sprawa fatimska, że właśnie on tam się urodził, że on tam modlił się, że jego wychowali na różańcu, uważajcie co mówię, to jest bardzo ważne, dlatego że oni mi opowiadali przy obiedzie w Sassari, że on był już przygotowany do tego, że kiedy do Ojca Świętego były wytoczone te kule, to on już stał przy tym stole operacyjnym i on uratował Jana Pawła II, który później pojechał do niego po audiencji, kiedy on umierał koło Watykanu i później on, a jeszcze wcześniej był na u Matki Bożej Częstochowskiej. Uważajcie, bo jedna osoba najprawdopodobniej nie była takim terrorystycznym, a śledztwo koncentruje się na stanie psychicznym sprawcy, informują przedstawiciele francuskich. Nie ma żadnego elementu, który pozwalałby uznać kierowała. Prokurator Smarczyk, zatrzymany mężczyzna miał przy sobie list związany z klinicą psychiatryczną pan i raczej podważamy podążamy tropem, dodam. Prawa wagonetka wjechała w dwie wiatry autobusowe na przystankach w dwóch częściach Marsylii. Zginęła jedna kobieta, a druga została ranna. To, że dużo można powiedzieć, to nie wszystko. Ale muszą być energetyczne, że mają energię.